Pan Mariusz Rumak, trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Na wstępie chciałbym podziękować tym ludziom, którzy byli dzisiaj na stadionie, wszystkim kibicom, bo przyjęli nas dobrze. I sztuką jest być zespołem wtedy, kiedy jest ciężko. I my tak naprawdę nie szliśmy bramki na początku, tylko dopiero w 30 którejś minucie, w związku z czym cały czas czułem, że kibice są z nami i staraliśmy się tworzyć jak najwięcej sytuacji, ale piłka nie wpadała do sieci. Natomiast w końcówce udało się strzelić kilka bramek, w związku z czym jest 4-0. Trudny okres był za nami, ale nie ma co o tym mówić, trzeba przemawiać boiskiem i mecz jest też za nami. Więc dzisiaj najważniejsze przygotować się do meczu z Widzewem, bo to są trzy punkty bardzo ważne, trzy punkty, ale tylko trzy punkty, w związku z czym długa droga przed nami i wierzę, że podbuduję to moich piłkarzy, bo dzisiaj pokazali charyzmę, charakter i że stać ich na wiele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, daję Państwu głos. Mikrofon jest na sali, proszę korzystać, przedstawić się, podać nazwę redakcji. Justyna Piotr Osiewski. Dobry wieczór, Piotr Kraśniewski, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, czy dzisiaj to był taki Lech walczący, jakiego chciałby pan zawsze oglądać? I czy nie boli pana to, że dopiero musiały nastąpić takie wydarzenia jak w Szczecinie, żeby faktycznie piłkarze walczyli jak należy? Znaczy ja myślę, że w Szczecinie w drugiej połowie też walczyli, natomiast tam był zimny prysznic, jeżeli chodzi o zaangażowanie w niektórych momentach gry obronnej. Dzisiaj tak naprawdę takie 3 minuty nam się wyrwały spod kontroli, powiedziałem to piłkarzom. Natomiast poprawiliśmy grę obronną, zagraliśmy mecz na zero, co jest najważniejsze dzisiaj. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji i wygraliśmy 4-0. Chciałbym, żeby piłkarze w każdym meczu stwarzali sobie tyle sytuacji. Natomiast myślę, że to nie był jedyny mecz, w którym walczyliśmy. No myślę, że ze Śląskiem też to było widać i druga połowa w Szczecinie też, ale w Szczecinie się skończyło blamarzem. Natomiast dzisiaj udało nam się strzelić 4 bramki. Maciej Henszel, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, pytanko, bo to był dobry mecz w wykonaniu Lecha, natomiast zaskakujące było to, że po strzeleniu gola, kiedy to ciśnienie trochę zeszło z piłkarzy od stanu 1-0, od 35 do 45 minuty i pewnie taki kwadrans pierwszej, drugiej połowy to był najsłabszy moment w wykonaniu Lecha. Czym to pan tłumaczy? Na gorąco nie chcę tego tłumaczyć, bo muszę na to spojrzeć. Natomiast też dużą intensywność narzuciliśmy w pierwszych minutach. Ja powiedziałem, to zresztą na konferencji mówiłem, będziemy chcieli wygrać pierwsze 10 minut i bardzo zdecydowanie i bezpośrednio atakować bramkę przeciwnika. I atakowaliśmy, ale nie strzeliśmy bramki. Nie da się wysokim pressingiem grać 90 minut. A też staraliśmy się długo nie konstruować akcji, więc nie było takiego czasu, w którym można było wyregulować tempo grania. Dzisiaj nie chodziło o to, żeby zdominować przeciwnika i grać bardzo bezpośrednio w pole karne. W związku z czym być może ten moment był taki, że musieliśmy poszukać świeżości. Jeszcze trenerze, chciałbym zapytać o to, co się stało po pierwsze Kasperowi Hamalainenowi, bo to chyba jednak kontuzja, tam utykał wyraźnie. No i druga sprawa, ten kwadrans oceny występu Dawida Kownackiego. No dwie asysty, niespełna 17-latka, no to świetna chyba sprawa. Zacznijmy od Kaspra. Tam jest problem z kolanem. Myślę, że nie jest to duży problem, natomiast musimy to sprawdzić. Dlatego zszedł z boiska wcześniej. Zobaczymy, będziemy robili badania i zobaczymy, jak to będzie szło. Nie chcę na gorąco o tym mówić. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to źle, ale też ja nie jestem lekarzem, żeby to oceniać. Natomiast Dawid już dobrze grał w Szczecinie w drugiej połowie. 45 minut dzisiaj dostał troszeczkę mniej czasu, ale udowodnił, że jego wejście rozbujało troszeczkę zespół. No a przede wszystkim dwie bardzo dobre asysty, bo było widać tutaj umiejętności piłkarskie. Dostrzegł Karola i Karol strzelił, co ważne, pierwszą bramkę w Ekstraklasie w Lechu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Nie wiem, czy dobrze dojrzałem, ale czy też Gergo Lovrencic zszedł z powodu kontuzji? Nie. Tak naprawdę wszystkie zmiany, tylko Kasper zszedł z powodu kontuzji. Reszta, wszyscy są zdrowi, z tego co widać. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo, dobranoc, do zobaczenia.